Ciemka, chciałbym wam pokazać fajną stronkę, która jest jak dla mnie dużo lepsza niż te wszystkie ruletki i tak dalej, bo tutaj w dużej mierze zależy od nas tak naprawdę nasza wygrana. Stronka nazywa się CSGO Card Games. Oczywiście dostaniecie ten link w opisie. I co jest w niej fajnego? Znacie pewnie Blackjacka, że po prostu zbieram sobie karty, a zaraz wam w sumie pokażę. Gramy przeciwko jakiemuś innemu graczowi, po prostu dajemy challenge. Wystawiamy grę, albo akceptujemy jakąś. No, to wiele tych gier jest naprawdę. 85 ludzi online i cały czas wystawiają gry, więc nie ma problemu, że z kimś zagracie, lada chwila. Teraz tak, mamy 10, a potrzebujemy mieć 21. Maksymalnie na strzała można dostać plus 10. I właśnie dostałem plus 10 punktów. Plus 10 punktów to jest ta dycha i figury w górę, prawda? No i teraz, co z tym? Gramy do 21, tak? Czyli teraz, jakbym dostał ewentualnie chyba tylko as, bym je tutaj urządzał. A reszta powoduje, że je przekroczę tę granicę i jestem przegrywającym. Dobra, zobaczmy. On miał 18, czyli ja wygrałem, bo miałem więcej, byłem bliżej tej 21. 21 to jest taka liczba, którą jak osiągniemy, to nie możemy już przegrać. I wtedy dajemy zostaw i stoimy już na tych 21. I ewentualnie jeśli przeciwnik też miał taki fart i miał 21, to wtedy jest remis. Inaczej jesteśmy wygrani. Dobrze. To takie proste, nie? No nie do końca. Bo jeśli nam wypadnie jakaś liczba, jakąkolwiek grę weźmy teraz i spróbujmy złapać jakąś liczbę taką jakoś beznadziejną. O, 19. Przy 19 też bym dostał. No to lecimy dalej. 10. 20. O, ale mi dobrze idzie. Masakra. Potrzebuję dostać jakąś beznadziejną liczbę. O, 17 na przykład. Teraz jesteśmy na 17 i mamy w nawiasie 7. I teraz. Jesteśmy aż 4 punkty od 21, tak? Co teraz zrobić? Gdybym nie miał tego asa w puli, który powoduje, że mogę sobie wybrać, czy mam 7 czy 17. Jeśli pójdę dalej, zaryzykuję, to wtedy może uda nam się podbić tą stawkę troszkę podkręcić, ale nie przekroczyć 21. Jeśli bym nie miał tego asa, to bym zostawił. Generalnie robię tak, że jak mam 17 albo więcej, to już nie gram dalej, zostawiam to co mam, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przegram. Jak mam 16, to tak raz daję, raz nie, jak mi się tam zechce. A jak 15, to już od 15 w dół za każdym razem przebijam o jeden raz. Wyszło nam znowu 17, więc już zostawię na tym. No i o, widzicie, facet miał 21, no niestety przegraliśmy. No zdarza się. I jak to robię, gram, jak przegram, to podwajam sobie. Czyli wystawiam sobie jakieś beta, znaczy postawiam grę za 20. I czekam, aż ktoś akceptuje i wtedy będę mógł dołączyć. No i widzicie tamte dwie gierki. Tu miałem 20, tu miałem też... O, 19 miałem. 18, a tu 15. Obie wygrane. No i co? Fajnie się zbiera punkciki, tak? Nie ma żadnych, ale to żadnych tutaj nałożonych na nas podatków ze strony właśnie tej stronki podczas naszego grania. Jedyny profit, jaki ona ściąga, to... Plus 5% dostają koszt za wyciągnięcie tych itemów w stosunku do tego, co wrzucamy. Żeby zacząć w ogóle, to nie trzeba nic wpłacać. Ja zaraz wam o tym powiem. Ale po prostu te itemki są troszkę większą cenę mają niż te na rynku. O 5% właśnie. One są wliczone po prostu w cenę tych przedmiotów. Więc nic nie tracimy. Jak już mamy te kredyty, to grając tam nic nie tracimy, naprawdę. Więc myślę, że bardzo spoko stronka. Co dalej? Tutaj mamy na profilu, nie na profilu, we Free Credits. Tutaj możecie sobie wpisać kod, za który chyba dostajecie 25 punktów. Możecie sobie mój wpisać. Ewentualnie jeśli macie od jakichś innych znajomych, to czemu nie? I potem, jeśli zdepozytujecie coś, to możecie też dostać właśnie taki promokod. Ale jeśli nie, to niestety.
co jeszcze? Ten promokod, jak już komuś polecicie, to dostajecie 5 kredytów za każdą osobę. Myślę, że fajnie. Nie spamujcie tam zbytnio znajomym, ale jak uzyskać go? Nie, za darmo, prawda? Możecie po prostu za te 25 punktów dobić sobie do jakiegoś taniego skina za 53 punkty, prawda? Grając tam na początku po 1, po 2, podwajajcie sobie, że wiecie, że jak przegracie, żeby... Wiecie, znacie tą zasadę, no, żeby po prostu nie tracić, to możecie sobie wyciągnąć go i zaraz go wpłacić. I będzie wam traktowało, jakbyście właśnie zrobili ten depozyt. Fakt, będziecie mieli troszkę mniej kredytów, tam wam zeżre właśnie te 5%, ale będziecie mieli właśnie ten wasz promokod, który możecie polecić znajomym. To wszystko, stronka jest naprawdę genialna. Ja widzicie, z tych 25 kredytów mam tyle. Już wyciągnąłem, sprawdziłem, działa. Bez żadnych konsekwencji, nic nie trzeba było robić, po prostu podałem swój trade link. I już. Zresztą nawet, nie wiem, nie pamiętam, chyba trade link podawałem. Nie jestem pewien. Ale, to już tam ogarniecie, jak będziecie robić ten withdraw. To wszystko. Daję wam link do stronki i właśnie kod na FreeCoinsy. I bardzo zapraszam was do wspólnej gry, ja tu siedzę, no dość czasu, fajnie się naprawdę gra. Lubię grać po prostu w Blackjacka. No, i można sobie popykać za darmo, a przy okazji możecie sobie dorwać jakieś skiny. Co, lecimy na kosę? Zobaczymy. No, więc trzymajcie się i do następnego.